No, witajcie. Tutaj mam słupek graniczny, jeden, nie wiem czy go widać, myślę, że tak. No i od tego miejsca, tam w tamtą stronę 40 metrów, 40 kroków, muszę zmierzyć i trzeba go znaleźć drugi, bo tam będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No i tu musi gdzieś być, słuchajcie, jeszcze jeden. Może być dalej, może być tu. Ale to trzeba gdzieś go, dziada, zlokalizować. Jakoś to powinno być gdzieś tu. Daj mi te grabie. Tu będzie zaraz go słychać, jak tu przejedziemy po nim. Bo on tu, pamiętam, był na wierzchu. Tylko to było jakiś czas temu i potem mi gdzieś uciekł. Jakoś to w tamtą stronę, to on musi tu być gdzieś. No kurczę, się trzeba namachać. Brono to by go zaraz wyjął. Cholera, jakoś może tutaj nawet. No patrz, no. Się trzeba namachać. Ale to gdzieś tutaj musi być. Ja go tu kiedyś znalazłem, a potem przyszli, ścięli drzewo. No i już był problem, bo gałęzi naprzykrywali tym i zgubiłem słupek ten graniczny. Witajcie, dzisiaj drugi, kolejny dzień szukania tego słupka. Tym razem wzięliśmy ze sobą metrówkę, bo to trzeba wymierzyć dokładnie. Podobno tam ma być 40 metrów jedno od drugiego. 50? Metrówka ma cała ta taśma ma 50 metrów, ale my potrzebujemy wymierzyć 40 metrów i spróbujemy, może nam się uda znaleźć ten słupek graniczny. No, no gdzieś tutaj widzieliście. Ryliśmy tutaj z sąsiadem, dobra, ale nie mogliśmy znaleźć tego, więc mam nadzieję, że teraz nam się to uda. Synek, czujesz ten zapach? Co to jest? Ale co to tak pachnie? Tutaj musi gdzieś być ten słupek, bo nie ma innego wyjścia. Co tu mamy? 34. 39. 40. Czyli tutaj gdzieś musi być. Nic nie szkodzi. Puść tutaj metrówkę i możesz przyjść. Chodź, będziesz zwijał metrówkę. Widzicie, jaki chętny rwie się do roboty właśnie. To jest fantastyczne. A ja się tu tymczasem... A ja to gdzieś muszę tutaj znaleźć.
Patrzcie, i tutaj wygląda na to, że tu akurat nie szukaliśmy. No, gdzieś to musi być. Kurczę, nie wziąłem grabi. No i patrzcie się, no. Przecież nikt by nie ukradł tego słupka. Znaczy słupka, betonu. Taki kamień, jak tam stałeś przy tym skrzyżykiem, nie? To takie coś szukamy. Co? No gdzieś tu musi... No właśnie. I kurczę, chyba trzeba będzie geodetę wzywać. Albo zaczepić brony. No właśnie, zaczepić można te brony ciężkie. Przejechać tutaj bronami. I to nam wtedy pokaże ten kamień. Brony. Brony to są takie ramki z zębami. No musi gdzieś być. No skubaniec jeden był. No dobra, no niestety nie znaleźliśmy tego dzisiaj. Następnym razem, ale tym razem już wezmę po prostu bronę. Zaczepię, pojadę stamtąd. Tu przejadę, tu kawałek i on musi nam wyskoczyć po prostu. Odsłoni się nam, to jest więcej niż pewne. No tymczasem jeszcze jak już tutaj przyjechaliśmy, to zobaczymy kompostownik, jak się trzyma. Słucham. No, kompostownik bardzo ładnie widzę. Wszystko fajnie siada. Tutaj. O, jakieś ptaszysko tam patrz, widzisz? No i on tutaj, skubaniec tędy mi tutaj jechał. Tylko kiedy? Wtedy? Te ślady takie trochę jakby świeżawe. A, bo to sąsiad pojechał zobaczyć. Tak, bo ja mu tutaj kawałek drzewa dałem, taki kawałek, no padnięte takie, żeby sobie wziął, ale okazało się, że to nie jest to, że ono jest takie lipne, więc nie wziął. O, tu jakaś folia jeszcze, to też będzie trzeba posprzątać. No, także widzicie, to wszystko próchnieje i dobrze. Patrz, co tu mamy. O, trójaki. Trójaki? Tak. Ciekawe, co to za grzyby. Ciekawe, kto wie? A to? Tu są, widzicie, tu są, tu. Jakie ładne. Tutaj jeszcze sporo grzybków. No. To i to samo chyba. No nie wiem. Raczej nie. O, to byłoby coś. Jak te ptaszki ładnie śpiewają, co? Tak. Możesz. No, grzyby są, ale tylko te niejadalne. O. Tylko ostrożnie. Dobra, chodź, jedziemy. Tak? Możesz. Kami, chodź, zobaczymy z drugiej strony. Co to tam, czy to kład, czy co to innego jest? Tam słyszałem traktor. Takie pyrkanie traktora tam. A zaglądniemy, to złodzieja? Nie wiemy, czy to złodziej. Ale zaglądniemy tam, chodź. Zaglądniemy? Tak. Łapać złodzieja. No, a tutaj... Policjantem? No. Nie możesz być jednocześnie policjantem i rolnikiem. Ale nie. Będę tylko policjantem. Będę ci łapał złodziei żywa. No co? Będę miał wyprawkę do
Tak? No dobra, siadamy, jedziemy. No, to w każdym razie tyle z tej dzisiejszej akcji. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.